Czasami alkohol pomaga artystom w tworzeniu, co dobrze widać na przykładzie dwóch przebojów grupy 2+1. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o dwóch przebojach grupy 2+1, a właściwie o roli alkoholu w ich powstaniu. Nie sądziłem, że moja wypowiedź do hejterów w jednym z poprzednich vlogów wywoła aż taki odzew. Zatem wyjaśniam niektórym z nich, że faktycznie używam promptera, gdyż żyjemy w XXI wieku i jest to normalna sprawa. Poza tym, jeżeli tekst jest mojego autorstwa, to chyba mogę go przeczytać. Natomiast mam inną prośbę do moich hejterów. Proszę, używajcie czasami słownika ortograficznego. Obelżywe posty spływają po mnie, ale tyłek mi się marszczy, jak patrzę na ich ortografię. A lubię swój tyłek. Poza tym pamiętajcie, psy szczekają, a karawana idzie dalej, a jak psy zamilkną, to karawana też będzie szła do przodu. Pozdrawiam. A skoro ceremonie powitalne mamy już za sobą, możemy przejść do tematu. Zespół 2+1 specjalizował się w repertuarze balladowym z elementami folku. Lider grupy, Janusz Kruk, okazał się bardzo zdolnym kompozytorem, a szczególnie dobrze układała mu się jego współpraca z Markiem Dutkiewiczem jako autorem tekstów. Już jedna z pierwszych sesji przyniosła hity Wstawaj Szkoda Dnia i Chodź Pomaluj Mój Świat. Wstawaj Szkoda Dnia. Dutkiewicz przyznał po latach, że właśnie te utwory zadecydowały o całym jego życiu. Studiował bowiem jeszcze prawo, chociaż nigdy nie doszedł do stopnia magistra. Musiał zawiesić karierę prawniczą, ponieważ zwyciężyła miłość do muzyki. Okazało się, że marzenia się spełniają i z Januszem Krukiem napisał potem jeszcze całą plejadę przebojów. Dutkiewicz faktycznie jest autorem tekstów do kilkudziesięciu piosenek 2+1. Gdy po raz pierwszy usłyszał Chodź pomaluj mój świat na antenie rozgłośni harcerskiej, wpadł wręcz w euforię. Prezentowano tam bowiem hity światowe, a jednak to jego piosenka awansowała na pierwsze miejsce listy przebojów tej stacji. Więc chodź pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęczowa opa. Było to szczególnie ważne, gdyż dotychczas uważano, że Janusz Kruk komponuje piosenki, które co najwyżej nadają się do śpiewania przy ognisku. Inna sprawa, że oba utwory trafiły nawet do śpiewników szkolnych i wciąż wywołują pozytywne emocje. Największa w tym zasługa tekstu oraz chwytliwej melodii. Inna sprawa, że akustyczne, gitarowe podkłady zawsze sprawdzały się w showbiznesie. Jednak inny z wielkich hitów 2+1, Iść w stronę słońca, powstał do tekstu Andrzeja Mogilnickiego. Był zresztą nieco dziełem przypadku, a zadecydował o tym instynkt muzyczny Mogilnickiego. Kruk nagrał mu bowiem około 50 minut brzdąkania na gitarze z głosem. Wyglądało to bardziej na biesiadę niż poważne komponowanie. Mogilnicki kilka dni później zaczął słuchać kasety i gdzieś w środku właśnie usłyszał ten utwór. Usiadł i napisał tekst Iść ciągle, iść w stronę słońca. Gdy zadzwonił do Kruka, to powiedział mu, że mają napisaną nową piosenkę. Ten strasznie się zdziwił. Przyjechał do Mogilnickiego w ciągu pół godziny, posłuchał i stwierdził, że to jest materiał na hit. Zatem panowie postanowili się napić i dalej pracować nad piosenką. I narada, ty graj tam, ty! Inna sprawa, że zespół nie najlepiej wspominał okoliczności promocji tej piosenki. Wymagano bowiem nagrania wideoklipu reklamowego, a realizatorzy wpadli na bardzo nieprzyjemny dla muzyków pomysł, by zrobić to nad Wisłą o wschodzie słońca. W okolicznej knajpie o nazwie Nimfa ludzie jeszcze tańczyli, a zespół wychodził na nadwiślański piasek. Nic zatem dziwnego, że byli w fatalnych humorach i nawet nie przypuszczali, że szykuje im się kolejny wielki przebój. Iść, ciągle iść, w stronę słońca, w stronę słońca. Inny hit do słów Dutkiewicza miał niecodzienną historię powstania. To rzadki przykład, który sugeruje, że czasami trunki mogą stymulować artystów. Dutkiewicz napisał tekst, do którego Kruk chciał dopasować muzykę. Spędzili na tym całą noc, wspomagając się zasobami z barku Kruka, który właściwie we dwóch opróżnili do końca. Na koniec pili pomarańczówkę, po czym padli na placu boju. Będziemy bogaci! Obudzili się koło południa i nerwowo krążyli wokół magnetofonu marki Grundig, na którym utrwalali swoje próby. Wreszcie któryś z nich się odważył i wcisnął klawisz. I okazało się, że ostatnia wersja, już prawie poranna, odpowiadała ich wyobrażeniom o tym przeboju. Był to utwór Windą do nieba. Już mi niosą suknie zielone. Już tyganie czekają z muzyką.
Nie zmienia to jednak faktu, że piosenka powstała jako gorzki, antyweselny numer, który, co dla jego autorów było zaskakujące, spodobał się muzykom grającym na imprezach weselnych. Dutkiewicz wspominał, że kiedyś widział nawet w Warszawie polsko-greckie zaślubiny, gdzie obok różnych bałkańskich tańców z chustką i tuszenia talerzy o ściany, w pewnej chwili grecka kapela zaintonowała windą do nieba w swoim języku. Zdarzało się również, że gdy zespół bywał zatrzymywany przez milicję drogową za zbyt szybką jazdę, puszczano ich bez mandatu w zamian za obietnicę, że wieczorem, jako rodzaj przestrogi, zagrają na koncercie właśnie windą do nieba. W realizacji utworu uczestniczył też Zbigniew Hołdys, grający na gitarze. Były zresztą jakieś problemy przy aranżacji, ale Hołdys wszystko to swoją gitarą posklejał. Zresztą późniejszy lider Perfektu jeszcze stosunkowo długo koncertował z 2+1. Był nawet taki występ w Sopocie, że Hołdys ukradł show zespołowi. Był bowiem bardziej rockowo usposobiony niż reszta, co sprawdzało się na koncertach. Więcej o przebojach 2+1 i nie tylko znajdziecie w mojej książce napisanej wspólnie z Markiem Sierockim Przeboje PRL. A jeżeli wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samo południe. Hej!